Cześć! Nic tak nie pokrzepia jak dawka ciekawych, humorystycznych informacji, które odpowiadają na pytanie przyjaciel czy wróg. Hasło niczym jak niedzielna pobudka bez budzika. Dna moczanowa zabija więcej mędrców niż zwykłych ludzi. Zapraszam na słów kilka o roli kwasu moczowego w mózgu. Podstawą tego żartobliwego wstępu okazują się badania z 1683 roku odnośnie zależności pomiędzy dną moczanową a wyższym standardem życia, przypuszczając, że dna moczanowa związana jest z dietą i dobrym odżywianiem, ale również z dużą inteligencją oraz kreatywnością. Jako pierwsi dnę opisali Egipcjanie. Hipokrates zdefiniował dnę jako zapalenie stawów bogatych, aby odróżnić ją od zapalenia stawów ubogich, gorączki reumatycznej spowodowanej infekcją bakteryjną. W późniejszych latach dna moczanowa została zdefiniowana jako choroba królów i papieży. Prawda jest taka, że to, co jest naszym przekleństwem, doprowadza do bólu i choroby, było podstawą do naszej dominacji na świecie. Hiperurykemia umożliwiła ewolucyjną przewagę naczelnych nad innymi gatunkami zwierząt. Odpowiada ona za wyższe ciśnienie krwi, nawet w warunkach niskiej konsumpcji soli, większą stymulację kory mózgowej oraz dłuższą żywotność ze względu na działanie antyoksydacyjne kwasu moczowego. Kluczowe w rozwoju ewolucyjnej dominacji człowieka okazują się mechanizmy utrzymywania wyprostowanej pozycji ciała oraz intelektualna dominacja. Ważną rolę w rozwoju funkcji kognitywnych odgrywa ochronna rola kwasu moczowego, działanie przeciwutleniające, które zostało dokładnie już omówione. Kwas moczowy zabezpiecza przed uszkodzeniem oksydacyjnym w ośrodkowym układzie nerwowym, który jest wynikiem utleniania i nitrozowania białek, DNA i lipidów. Utlenianie komórkowe prowadzi do martwicy i apoptozy komórek nerwowych i stanowi podstawę głównych chorób neurodegeneracyjnych. Niestety efekty neuroprotekcyjne nie występują przy fizjologicznych stężeniach kwasu moczowego. Kwas moczowy został zakwalifikowany jako ważny związek zapobiegający uszkodzeniom komórek wywołanych przez glutaminian, toksyczny metabolit dla mózgu, wytwarzany w odpowiedzi na uszkodzenie komórek nerwowych, np. przy udarze mózgu. Podwyższone poziomy kwasu moczowego w krwiobiegu wiązały się z mniejszym uszkodzeniem mózgu, mniejszą objętością zawału mózgu oraz z mniejszym niedokrwieniem mózgu. Stres oksydacyjny został powiązany z rozwojem takich chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane. Natomiast hiperurykemia zmniejszała częstość ich występowania. W prospektywnym badaniu populacyjnym udowodniono, że wyższe stężenia kwasu moczowego były związane ze zmniejszonym ryzykiem demencji starczej oraz z lepszą funkcją poznawczą w późniejszym życiu. Wyniki te uzyskano dopiero po skorygowaniu wyższych wartości kwasu moczowego o kilka czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Mózg zabezpieczony, a jak kwas moczowy wpływa na sprawność intelektualną? Do badań nad tym zagadnieniem wykorzystano korelację pomiędzy wartością kwasu moczowego w surowicy a poziomem IQ. Okazało się, że u osób z wynikiem IQ powyżej 160 średnia wartość kwasu moczowego była istotnie wyższa w porównaniu z osobami, którzy uzyskiwali wynik IQ na poziomie 80 do 120. Na podstawie wielu badań ustanowiono pogląd, że kwas moczowy stymuluje mózg. Wpływa to nie tylko na wyniki intelektualne, ale również na osobistą motywację, umiejętności przywódcze, indywidualną odpowiedzialność czy efektywność. Ewolucyjna supremacja niestety musi być obarczona negatywnymi implikacjami. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Miało być prosto, naukowo i delikatnie humorystycznie, a wyszło jak zawsze. Jednakże z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy wytrwali do końca. Do usłyszenia!